Mam nadzieję, że wy to widzieliście, bo akurat to jest ciekawy materiał tym razem, że Joker z Florydy dał ostatnie ostrzeżenie Rockstar Games. Bo w GTA wy. Kurwa, czekajcie, bo ja tam ściszę. Dobra, ściszyłem, żeby mi nie zagłuszało. Tam twórców GTA pozwał, bo wykorzystali bezprawnie jego wizerunek i żądał 250% pierwotnej kwoty, jaką chciał od nich. Lawrence Sullivan Ostateczne ostrzeżenie Teraz, a więc kilka tygodni później Czy kilka tygodni temu Uznał, że nawet mu się należy 5 milionów dolarów Jeżeli nie dostanie ich do 11 stycznia u jego urodziny Zazdroszczę koresiowi Podejmij kroki prawne w tej sprawie Na Redditie można zobaczyć wspomniane nagranie. Jest to ustawka, aby jeszcze bardziej zwiększyć popularność Sujana. No, raczej. Chociaż nie interesuje się tą sprawą jak na obecne. Impatient jest tutaj. O. No. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć nara. I wpadajcie na Reddit tam, żeby zobaczyć to nagranie, bo jest naprawdę chyba ciekawe.